Za to, że widzimy, odpowiadają fotoreceptory, które mamy w oku. To jest taki jakby aparat fotograficzny, który każdy z nas ma zabudowany. Ludzie mają trzy rodzaje takich fotoreceptorów. Zwierzęta różną ich ilość. Ptaki mogą mieć cztery takie fotoreceptory, czyli widzą troszkę lepiej niż my. Zwierzętami, które tych fotoreceptorów mają najwięcej, są skorupiaki, na przykład krewetka. Potrafią mieć nawet do 16 fotoreceptorów. Widzą nie tylko tak jak my w świetle dziennym, czy na przykład w podczerwieni, ale potrafią dostrzec światło spolaryzowane, potrafią widzieć ultrafiolet. Psy i koty mają mniej receptorów niż my, ale mają jedną rzecz, która czyni je lepszymi obserwatorami w nocy. Otóż posiadają tak zwaną makatę, taką warstwę z tyłu oka, która powoduje, że widzą znacznie lepiej przy gorszym oświetleniu. 10 razy lepiej niż człowiek, natomiast wadą ich wzroku jest to, że widzą znacznie bardziej nieostro. Mają obraz zamazany, czyli w ciągu dnia ten obraz nie jest taki ciekawy. No może dlatego kot woli spać niż rozglądać się i podziwiać krajobraz. Natomiast w nocy to się zmienia. Potrafią idealnie wykorzystać oświetlenie, które jest w naturze. Nawet światło gwiazd, jakieś światło odbite. No ale co w takim razie, jeżeli światła nie ma w ogóle? Czy można widzieć w całkowitej ciemności? Otóż tak. I są zwierzęta, które tak widzą. Na przykład grzechotnik. To jest myśliwy, który z boku głowy ma komórki, które są takimi mikroczujnikami podczerwieni. Człowiek również potrafi widzieć podczerwieni, z tym, że my potrzebujemy do tego wielu, wielu narzędzi. Nauka o podczerwieni zaczęła się bardzo dawno temu. William Herschel rozszczepiał światło pryzmatem i mierzył temperaturę poszczególnych zakresów barwnych. Ustawił termometr w obszarze ciemnym, wszedł poniżej obszaru czerwonego, stąd przyjęła się nazwa podczerwień. I okazało się, że tamten termometr pokazał temperaturę najwyższą. To był właśnie zakres, który teraz wykorzystujemy. To jego odkrycie wiele lat pozostało tylko odkryciem nie mającym wpływu na naukę. Technicznie dopiero jego syn John Herschel skonstruował urządzenie, które pozwoliło na rejestrację obrazu zwierzęcia dużego, ciepłego, krowy po prostu. Z kilkunastu metrów zrobiono pierwszy termogram krowy. Ta termografia, z jaką teraz mamy do czynienia, rozpoczęła się dopiero pod koniec XIX wieku przez to, że skonstruowano bolometr, czyli czujnik, który jest w zasadzie we wszystkich współczesnych kamerach termowizyjnych. Natomiast pierwsze kamery były ogromne. Jedna z pierwszych kamer w czasie I wojny światowej miała wielkość zbliżoną do wagonu kolejowego. Tam trzeba było oczywiście stosować chłodzenie i stąd była ona nieco nieporęczna. Dlatego wojsko zarzuciło te próby i dopiero w czasie znacznie późniejszym, kiedy wynaleziono matrycę tej wielkości niewymagające chłodzenia, termowizja ruszyła do natarcia. Kamery pozwalają nam na diagnostykę różnych urządzeń energetycznych. Na przykład możemy wykryć bezpiecznik, który się przepala. Również możemy obserwować różne urządzenia mechaniczne, silniki, a nawet fragmenty konstrukcji, które podlegają dużym obciążeniom. Taki fragment konstrukcji, który jest podany dużym naprężeniom, zaczyna się nagrzewać. I to kamera termowizyjna również może wychwycić i możemy zapobiec nawet katastrofie. Możemy wykryć również wycieki ciepła, zużycie sieci ciepłowniczej, wycieki wody na przykład. Jeżeli pomarzę ten stół, to widzimy, efekt jest prawie że natychmiastowy. Woda bardzo szybko paruje, pobiera ciepło i przez to wychładza właśnie ten fragment stołu, na którym jest rozlana. Widać nawet, gdzie mamy tej wody trochę więcej. Tu już odparowała, a temperatura się normuje, natomiast tutaj tej wody jest jeszcze więcej. Również możemy wykryć wycieki gazów. Gaz też powoduje zmianę składu powietrza, a przez to możemy go zobaczyć. Mamy czajniczek, widać nawet ile jest wody. Tak, zobaczymy, co się będzie działo, jak woda zacznie się gotować. Już widzimy teraz na obrazie ewidentnie, jak woda nam paruje. Kamery podczerwieni stosuje się jako uzupełnienie systemów zapobiegających wypadkom. Mamy samochody wyposażone w radary, w lidary i dopełnieniem jest kamera termowizyjna, ponieważ ona potrafi wykryć obiekt na drodze samochodu w ciemnościach znacznie wcześniej i potrafi określić, jaka jest temperatura obiektu, czy na przykład jest to zwierzę, czy coś na drodze leży, jakiś kawał drewna na przykład.
Każdy widział jakiś film sensacyjny, w których wojsko czy służby graniczne szukają podejrzanych uciekinierów. Kolejną dziedziną, w której termografia znajduje duże zastosowanie, jest medycyna. Kamera potrafi wychwycić zmiany zapalne i szybko można zdiagnozować nawet nowotwory skóry. Teraz w czasie koronawirusa kamery służą do szybkiego pomiaru temperatury. Ustawię sobie punkt pomiarowy na tej kamerze. Kursor myszy pokazuje temperaturę mojego ciała dokładnie w punkcie, w którym jest ustawiony. Odpowiednio skalibrowane urządzenia potrafią bardzo dokładnie tą temperaturę wyznaczyć. Szczególnie teraz, w tych trudnych czasach, medycyna szeroko posługuje się diagnostyką termowizyjną.